Nie. Wielogodzinna akcja gaszenia pożaru w Gorzowie Wielkopolskim płonęła wieża katedry. Obiekt dosyć trudny konstrukcyjnie i trudny prowadzenie działań ratownictwo-technicznych. Najpierw był kongres PiS-u, później konwencja Zjednoczonej Prawicy. Politycy spotkali się w Przysusze. Na cmentarzu w Spirze spoczął były kanclerz Niemiec Helmut Kohl. W Strasburgu żegnali go europejscy przywódcy. Przed Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przypomniał, natomiast jak szczególnie byłemu kanclerzowi Niemiec zależało na zbliżeniu z Europą krajów z części Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Pożar nie rozprzestrzenia się, ale trzeba go dogasić. Tak mówią strażacy po wielogodzinnej walce z ogniem, jaki pojawił się wczoraj około 18 na wieży katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Konstrukcja wieży była drewniana. Podczas akcji gaśniczej strażacy musieli użyć kamer termowizyjnych. Z wysięgnięcia wciąż polewają kopułę wieży wodą. Konstrukcji dachowej nie można rozebrać, mówi rzecznik lubuskiej straży pożarnej Dariusz Szymura. Myśmy podjęli decyzję po konsultacji również z fachowcami, że my nie będziemy rozbijać konstrukcji dachowej, gdyż to mogłoby doprowadzić do gwałtownego rozprzestrzenienia się tego pożaru jeszcze w konstrukcji dachowej. W akcji gaśniczej brało udział blisko 30 zastępów straży pożarnej. 13-wieczna katedra jest jednym z najcenniejszych zabytków Gorzowa Wielkopolskiego. Oszacowanie strat i uszkodzeń będzie możliwe po zakończeniu działań strażaków, ale jak spodziewają się władze miasta, straty będą duże. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Pod hasłem Polska jest jedna, w Przysusze na Mazowszu odbył się Kongres Prawa i Sprawiedliwości oraz Konwencja Zjednoczonej Prawicy. Spotkania polityków partii rządzącej obserwowała Iwona Krzęsna. Według Jarosława Kaczyńskiego oznacza to, że Polacy są wspólnotą w wymiarze duchowym i materialnym. A ten wymiar materialny to równość szans, to sprawiedliwość, to solidarność. Mateusz Morawiecki przekonywał do budowy solidarnościowego kapitalizmu równych szans. Jest jeden dom. Już ten dom rośnie, bo jest wokół nas coraz więcej solidarności i wolności. Jarosław Gowin porównał Zjednoczoną Prawicę do katedry gotyckiej, z której harmonią buduje się poprzez napięcia. Poprzez takie napięcia, poprzez twórczą rozmowę budowaliśmy program, realizujemy program głębokiej naprawy, głębokiej przebudowy Polski. Cieszę się, że jesteśmy razem, bo jedność daje owoce, podsumował Zbigniew Ziobro. Niemal w każdej dziedzinie życia widać rezultaty, widać te owoce. Jarosław Kaczyński, dziękując rządowi, zauważył, że błędy i zgrzyty są nadal w programie Mieszkanie Plus. Podkreślił, że ten program musi być zrealizowany. Kolejny bilans zapowiedział na listopad. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Już w Warszawie obradowała Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Lider tej partii Grzegorz Schetyna mówił, że Polacy mają do wyboru dwie wizje Jarosława Kaczyńskiego, państwa autorytarnego, budowanego na nienawiści, dryfującego po peryferiach Europy i wizję PO, kraju wolnego, solidarnego, bezpiecznego i europejskiego. Nie spodziewaliśmy się, że ta władza może być tak zła. Może być tak zła dla ludzi, dla Polski, dla miejsca Polski w Europie, dla zwykłych Polaków. Dobra dla tych, dla swoich rodzin i dla swoich partii. Tak zła dla Polski. Grzegorz Schetyna zarzucał też politykom PiS-u marginalizowanie roli Polski w Europie. W Spirze został pochowany były kanclerz Niemiec Helmut Kohl. Muszę żałobną odprawiono w romańskiej katedrze. Po nabożeństwie na placu przed świątynią zmarłego dwa tygodnie temu polityka pożegnała honorowa formacja Bundeswehr. Wcześniej wieloletniego szefa niemieckiego rządu żegnali przywódcy europejscy. Uroczystość odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Wzięło w niej udział wiele osobistości z całego świata. Prezydenci, szefowie rządów. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Większość mówców podkreślała niezwykłą rolę, jaką odegrał Helmut Kohl w budowie Zjednoczonej Europy. Helmut Kohl był przede wszystkim człowiekiem odważnym, ale podczas interpretacji dążącym do zjednoczenia naszego kontynentu, mówił przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przypomniał natomiast, jak szczególnie byłemu kanclerzowi Niemiec zależało na zbliżeniu z Europą krajów z części środkowej i wschodniej. Rozszerzenie na wschód bez Polski było dla Pola nie do wyobrażenia. Ważne by o tym pamiętać. Także szef Rady Europejskiej Donald Tusk zauważył, że dzięki Helmutowi Kohlowi między innymi takie słowa jak zaufanie i pojednanie odzyskały swoje znaczenie. Ja dziś mam w oczach te dwa niezwykłej mocy obrazy. Prezydent Mitterrand, kanclerz Kohl, Zetterdam i premier Mazowiecki, kanclerz Kohl, obejmujący się w geście pojednania krzyżowej. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przypomniała, że bez Helmuta Kohla życie jej oraz wielu Niemców wyglądałoby zupełnie inaczej. Na polskiego radia ze Strasburga, Andrzej Pytek. Grecja boryka
czasie skalę upału w termometry pokazywały wczoraj 44 stopnie. Z Aten relacja Beaty Kukiel w Rajli. Chociaż pogotowe są wszystkie jednostki Straży Miejskiej i Pożarnej, greckie służby apelują do mieszkańców o rozsądek. Pielęgniarka Stawrula Papadopoulou powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem, że taka aura jest bardzo niebezpieczna, szczególnie dla małych dzieci, osób starszych i z problemami oddechowymi. I o madach, psymeny, pingwinów, te grupy powinny pozostać w domach, w klimatyzowanych pomieszczeniach, unikać niepotrzebnego przemieszczania się i wychodzić tylko w razie absolutnej potrzeby. Eritus Sianagi znawija po to świetnie, podkreśliła Stawrula Papadopoulou. Upał jest uciążliwy zarówno dla turystów, jak i Greków. Tak wysoka temperatura jest niespotykana o tej porze roku. Upały dokuczają także mieszkańcom Bułgarii oraz innych krajów bałkańskich. Z powodu upałów w stolicy Bułgarii w Sofii zmarły 4 osoby. Czas na prognozę pogody. W Warszawie mamy deszczowy poranek. W całym kraju zachmurzenie będzie dzisiaj umiarkowane, czasami duże, z przelotnymi opadami. Temperatura od 18 do 21 stopni. Chłodniej na Pomorzu oraz na Dolnym Mazurach i Podlasiu, także w rejonach podgórskich. Tam będzie od 16 do 17 stopni. Będzie wiał umiarkowany wiatr, porywisty zachodni i północno-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 6 przy mikrofonie Maria Ferdyna. Witam Państwa. Jest niedziela, 2 lipca, 183 dzień roku. Słońce w znaku raka zeszło o godzinie 4.19, a zajdzie o 21.00. A to oznacza, że dzień będzie trwał 16 godzin i 41 minut. Imieniny obchodzą Jagoda, Maria, Martynian, Otton i Urban. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Drugi dzień lipca jest szczególnym Radio 24. Słowem wszystko, a zaczynamy od zapowiedzi najważniejszych wydarzeń dnia. Uroczystą galą i koncertem Leszka Możdżera na Wawelu w Krakowie rozpocznie się wieczorem 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. W ceremonii wezmą udział prezydent Andrzej Duda i dyrektor generalna UNESCO Irina Bokova. Na obrady przyjedzie 3000 gości z całego świata. Podjętych zostanie około 200 decyzji dotyczących Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem sesji. Delegaci m.in. zdecydują, które z 34 zgłoszonych miejsc znajdą się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Polskim kandydatem jest zabytkowa kopalnia ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach w Krakowie. Omawiane będą także obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa w zagrożeniu. Podczas 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO zostanie także zorganizowana akcja charytatywna na rzecz mieszkańców Aleppo w Syrii. Odbędzie się także koncert Solidarni z Aleppo. Obrady w Krakowie potrwają do 12 lipca. W Nowym Sączu zaplanowano dziś uroczystości związane z 70. rocznicą akcji Wisła. Rozpocznie ją liturgia grecko-katolicka w cerkwi świętego Dymitra w intencji pojednania, wybaczenia win i pokoju na świecie. Od dzisiaj rusza fala protestów i demonstracji przeciwko organizacji w Hamburgu szczytu G20. Odbędzie się on w przyszły weekend. Współorganizatorami protestów są grupy skrajnie lewicowe, organizacje ekologiczne, związki zawodowe, ale również partie zielonych i niemieckiej lewicy. Władze miasta przewidują, że w tych dniach do Hamburga może przyjechać nawet 100 tysięcy demonstrantów. Dziękuję wszystkim radiu słuchaczom. Dźwiękowe kalendarium historyczne. W 1910 roku urodził się Alfred Schütz. Teraz przypominamy najważniejsze informacje w podsumowaniu dnia. Powtórka programu. Kompozytor, autor muzyki do piosenki Czerwony na Kile Monte Cassino, Felix Sacholarski, powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku na kilka godzin przed uzdrowicą Castor. Komentarze po okresie Prawa i Sprawiedliwości. Pani premier, za to przemawia przy wszystkich okazjach rządowych, więc to nie ma mowy o żadnym Międzywojennym związany był z Wesołą Wokską. W Krakowie rozpoczęła się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Także dzięki UNESCO Kraków dzisiaj jest tak piękny, zmarł 21 października 1999 roku. Akcja gaszenia pożaru w Gorzowskiej Katedrze zakończona. Będziemy musieli demontować piwnicę na tej świątyni, jak również tak zwaną latarnię, czyli ten element, gdzie jest ten pojedynczy dzwon. 4 lata temu, 2 lipca 1923 roku.
Wydała ponad 20 ksiąg, najważniejsi pojedynki w państwie, w tym Donald Tusk i Bronisław Komorowski, mieli wiedzieć już w maju 2020 roku, że spółka Marcina P. to piramida finansowa, jeżeli nie OLD Express miały służyć do wyprowadzania z niej pieniędzy. Tak wynika z tajnej notatki Wisława Szymborska, otrzymała nagrodę Nobla, przyznaną, jak napisał komitet noblowski, za poezję, która jest w niej mowa m.in. o tym, że prawa działalność Amber może być prowadzona nie tylko z naruszeniem prawa bankowego, ale także może być ukierunkowana na wyłudzenia finansowe. Agencja jasno dała też do zrozumienia, że pokrzywdzonych może być kilkadziesiąt tysięcy osób. Tę sprawę komentował na naszej antenie profesor Jacek Chwedorok, politolog z Instytutu Nauk Politycznych UW. Bez względu na ewentualne aspekty prawne całej sprawy, widać wyraźnie, że ten model państwa, który zaczęto budować po roku 60, szczególnie w jego formule kształtowanej po wejściu Polski do Unii, po prostu się nie sprawdził. Nawet zakładając najlepszą wolę wszystkich polityków, jednego z najpopularniejszych autorów książek dla dzieci, to pokazuje, że mechanizm po prostu nie działał, roku, poeta 25 lat krytyki państwa jako takiego, przedstawiania opinii publicznej państwa po prostu jako złodzieja, który zabiera podatki, niesłusznie represjonuje i tak dalej, no doprowadziło do napisał kolejny. Poeta uważał, że z popularności jego utworów paradoksalnie pomogła okupacja. Tajna notatka miała zostać wysłana do ówczesnego premiera Donalda Tuska, prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz do ówczesnych ministrów Jacka Cichockiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, Jacka Rostowskiego, ministra finansów i Sławomira Nowaka, ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Tymczasem pojutrze ma zostać przesłuchana Barbara Kijanko, prokurator, która prowadziła sprawę Amber Gold w prokuraturze rejonowej Gdańsk-Brzeszcz w pierwszej fazie postępowania, tuż po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego pod koniec 2009 roku. Będziemy ją pytać o wszystko, co dotyczy pierwszych dwóch lat tego postępowania, o postępowanie sprawdzające, o zabezpieczenie dokumentów tej firmy, powiedziała Małgorzata Wasserman, szefowa Komisji do Sprawy Amber Gold. Dodała, że komisja będzie pytać także, dlaczego śledztwo nie posunęło się do przodu. Wcześniej prokurator Kijanko już dwukrotnie wzywana była przed komisję śledczą i nie stawiała się przed podającym zwolnienia lekarskie. Miała być pierwszym świadkiem komisji jeszcze w ubiegłym roku. Komisja zdecydowała wtedy o zasięgnięciu opinii w sprawie zdrowia. Biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Szczecinie stwierdzili, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, by Kijanko stanęła przed komisją. W lutym Kijanko została ponownie wezwana, także wówczas nie stawiła się. Komisja zapowiedziała wtedy, że wystąpi do sądu w sprawie nałożenia kary. Zawsze powinien próbować czegoś, co politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o sukcesie wczorajszego kongresu, czy słusznie przedstawiciele opozycji zwracają natomiast uwagę między innymi na to, że głosu nie zabrała premier Beata Szydło. Adam Bielan z PiS uważa, że dobór mówców wynikał z charakteru kongresu. Była konwencja partyjna, przysłowie liderzy trzech partii tworzących obóz Zjednoczonej Prawicy, czyli Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro oraz wicepremier Morawiecki, który odpowiada za realizację programu gospodarczego, i on przedstawił szczegóły tego planu gospodarczego na 3 lata. Nie przemawiała zarówno pani premier, jak i kilkunastu innych ministrów, członków jej gabinetu. Pani premier za to przemawia przy wszystkich okazjach rządowych, więc tutaj nie ma mowy o żadnym deprowaniu pani premier. A co za tym idzie, to sezon letnich wyjazdów to czas, kiedy na drogach jest więcej korków, a podróż trwa dłużej. Jak radził w magazynie motoryzacyjnym Damian Śmigielski, nie warto za wszelką cenę ścigać się z innymi uczestnikami ruchu. Lepiej zadbać o bezpieczeństwo. Gospodarzem programu był Mariusz Gzyl. Lato powinno się pojawić raczej z radością, wypoczynkiem i przede wszystkim ładowaniem. Tomasz Rzymkowski z PiS 15 uważa, że prezes PiS Jarosław Kaczyński pogroził palcem niektórym członkom partii. Miałem wrażenie bardziej, że chodziło o przerzucenie szeregów, to znaczy postraszenie, że nepotyzm, czyli to, co Prawo i Sprawiedliwość momentami uskutecznia w administracji rządowej, w spółkach Skarbu Państwa, to nie jest rzeczą mile widzianą przez liberalne ugrupowania, ale również na brak tych gruntownych reform, reformy charakteru polskiej dyplomacji, te zwłoki, jak to bardzo trafnie określił Jarosław Kaczyński, należy szybciej wyczyścić się z polskiej dyplomacji. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej krytycznie oceniła zarówno kongres PiS, jak i wczorajsze posiedzenie Rady Krajowej PO. Można powiedzieć śmiało, że to, co otrzymaliśmy, było bardzo miałkie, że góra urodziła mysz, że kongres Prawa i Sprawiedliwości nie odpowiedział na zasadnicze pytania, jak PiS ma rzeczywiście zreformować Polskę, jak stworzyć z nim kraj, który by się szybko rozwijał. Jak ze strony Platformy Obywatelskiej usłyszeliśmy tylko słowo o rozliczeniu, poprawiliśmy tylko jeden czysty antypis.
Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL powiedział, że mimo braku wśród przemawiających Beaty Szydło nie należy się spodziewać zmiany na stanowisku premiera. Dodał jednak, że sytuacja jest nietypowa. Przykrym jest moim zdaniem dla premiera rządu w 40-milionowym kraju, kiedy jest kongres partii premiera i on nie jest w stanie wyjść ze swoim głosem i zabrać tam głos. To jest ewenement na skalę światową. Nie jestem już takim ekspertem, ale na tron wyrosł. To się kupy po prostu nie trzeba, że premier rządu nie przemawia na kongresie swojej partii, z której jest zdecydowany do bycia premierem rządu. Czy brak przemówienia premier był działaniem celowym? Łukasz Warzecha we wróżeniu z faktów pytał o to Konrada Kołodziejskiego z portalu Polityka. Ale jest pewien przekaz, moim zdaniem, który można tylko wyciągnąć z tego, że właśnie Beata Szydło gdzieś tam była w tle, natomiast Mateusz Morawiecki był na taką drugą gwiazdę po Jarosławie Kaczyńskim tak na tym kongresie. Wydaje mi się, że to jest związane z tym, że Beata Szydło to jest polityk, który właściwie tak naprawdę ma zarządzać państwem. Nic więcej. Natomiast Mateusz Morawiecki jest być może już postrzegany do pewnego stopnia przez Jarosława Kaczyńskiego jako wizjoner. Bo o ile Jarosław Kaczyński jest takim strategiem, może następca, kto wie, tego też nie wiemy, tak? Natomiast wyraźnie widzę, że Jarosław Kaczyński upatruje w nim kogoś więcej niż zarządcy, tak? Czyli człowieka, który może sformułować pewną wizję Polski. Ona jest na razie na poziomie gospodarczym. Natomiast to nie jest wykluczone, że to pójdzie dalej. Do sprawy odniosła się też Kamila Baranowska z Tygodnika do Rzeczy. To nie jest to jakiś lekki przytyczek w kierunku pani premier. To zresztą metoda znana, opisywana wielokrotnie zarządzania Jarosława Kaczyńskiego, czyli jeśli ktoś czuje się zbyt mocno, to trzeba go trochę utemperować. Wcześniej temperowany był kilkakrotnie Mateusz Morawiecki, gdy wyrastał za bardzo. Teraz troszkę przetarto nosa Beacie Szydło, ale jest to nawet jakoś uzasadnialne od strony merytorycznej, w tym sensie, że jakby całą polityczną wizję rządu i tego, jak państwo ma wyglądać i tego, co już się udało zrobić rządowi, przedstawił Jarosław Kaczyński, który jakby jest autorem tego planu, autorem zwycięstwa wyborczego i jakby on zajął się tą częścią merytoryczno-polityczną, a częścią ekonomiczną i częścią gospodarczą, referował Mateusz Morawiecki. W tym sensie nie wiadomo za bardzo, o czym miałaby Beata Szydło opowiadać, skoro Jarosław Kaczyński opowiedział absolutnie o wszystkich możliwych aspektach, odniósł się do każdego z ministrów, do każdej z reform i zapowiedział kolejne. Więc właściwie nie zostawił już pola tutaj do wypowiedzi premier Beacie Szydło. We wczorajszym kongresie PiS i Zjednoczonej Prawicy w Przysusze na Mazowszu wzięło udział 1100 delegatów. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa to jeden z ważniejszych punktów relacji polsko-amerykańskich, podkreślił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Odniósł się w ten sposób do rozpoczynającej się w środę wieczorem wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Minister mówił w TVP Info, że współpraca polsko-amerykańska ma swój konkretny wymiar. Stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce, budowa tarczy antyrakietowej, pierwsza testowa dostawa gazu ze Stanów Zjednoczonych do gazoportu w Świnoujściu oraz kontrakty i inwestycje. A właśnie na rozmowy o gospodarce podczas wizyty Donalda Trumpa w Polsce liczy prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Tomasz Pisula spodziewa się, że jednym z tematów będą kwestie dotyczące zamówień w branży zbrojeniowej. Amerykanie wiedzą o tym, że polska armia się modernizuje i bardzo liczą na to, że część kontraktów zostanie wygranych przez firmy amerykańskie. One mają w ogóle dobrą pozycję, no bo przede wszystkim Amerykanie są jednym z naszych głównych sojuszników w ramach NATO. Po drugie, sprzęt, który produkują, to jest sprzęt, który jest, stosuje się w pełni do standardów NATO, które Ameryka w pewnym sensie narzuca. Także te Amerykanie mają bardzo mocną pozycję. Również sprawy energetyczne mają szansę znaleźć się w agendzie rozmów. Chodzi przede wszystkim o dostawy gazu. Amerykanie wiedzą o tym, że co prawda mamy umowę podpisaną z Katarem, jednak Katar ze względu na trudności polityczne może mieć problemy z tankowaniem swoich statków w krajach, z którymi teraz zawiesił stosunki dyplomatyczne. Być może Amerykanie widzą to jako szansę dla dostaw ze Stanów Zjednoczonych. A po drugie, jak rozumiem, będą liczyli na to, że niezależnie od tego, co robimy z gazem katarskim, czy on do Polski przypłynie, czy nie, to że jednak uda się zabojować większą część tego rynku gazu LNG. Donald Trump odwiedzi Polskę na zaproszenie Andrzeja Dudy. W Warszawie będzie od 5 lipca wieczorem do 6 lipca. Potem uda się na szczyt G20 do Hamburga. Włochy apelują o wsparcie finansowe, ale chcą też, aby inne kraje pomogły w rozwiązaniu sytuacji na szlaku migracyjnym z Libii. To także postulaty ministrów spraw wewnętrznych Niemiec, Francji i Włoch, którzy rozmawiali dziś w Paryżu o kryzysie migracyjnym. Nie będą to ostatnie konsultacje. W najbliższych dniach podobne spotkania odbędą się w Brukseli i Tallinie. Konsultacje zapowiada też przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Włochy i Grecja nie powinny być pozostawione same sobie. Będę rozmawiał w najbliższych dniach z
premierami tych krajów i ustalimy, w jaki sposób w tym kryzysie mogłaby pomóc Komisja. Pojawiła się informacja, że Komisja może przekazać finansowe wsparcie, by odwieźć Włochy od pomysłu zamykania portów dla statków ratujących migrantów na Morzu Śródziemnym. A nowa odsłona kryzysu migracyjnego ma być także jednym z głównych tematów rozpoczynającej się w czwartek dwudniowej nieformalnej narady unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Tallinie. Włochy, które po zamknięciu szlaku z Turcji do Grecji są pod największą presją migracyjną, grożą, że zamkną porty dla łodzi ratunkowych z migrantami na Morzu Śródziemnym. Tymczasem czerwiec był rekordowy pod względem napływu migrantów na Lesbos. Na tę grecką wyspę w ciągu miesiąca przypłynęło 940 osób, to o połowę więcej niż w styczniu. Najmniejszy w tym roku napływ na Lesbos odnotowano w lutym. Wtedy na wyspę przybyło niewiele ponad 250 migrantów. Sytuacja na tym poziomie utrzymała się w kolejnych dwóch miesiącach. Zwiększony w ostatnich tygodniach napływ spowodował, że w lokalnych ośrodkach dla uchodźców zaczyna brakować miejsc. Przebywa tam obecnie prawie 4000 osób. Wczoraj z powodu upałów, które nawiedziły Grecję, wybuchł pożar w pobliżu jednego z tych ośrodków. Po wielogodzinnej walce z ogniem strażakom udało się go ugasić. W tym samym czasie, gdy więcej pontonów z migrantami dociera na Lesbos, znacznie mniej w stosunku do poprzednich miesięcy przypływa ich na Chios, ale i tak przebywa tam prawie 3700 osób. Ponad 2000 jest też na wyspie Samos. Z Aten, Beata Bukiel-Wraila, Polskie Radio. Francuskie władze są bezradne wobec stale odradzającego się dzikiego obozowiska pod Calais na północy kraju. Dziś doszło tam do bijatyki między dwiema grupami afrykańskich imigrantów. Są ranni. Według miejscowych władz sytuacja jest pod kontrolą. 20 osób zostało rannych, w tym jedna odniosła poważne obrażenia głowy w wyniku bójki między uchodźcami z Erytrei i Etiopii. Uczestnicy bijatyki używali kijów, prętów i kamieni. Na miejsce starcia do strefy przemysłowej pod Calais skierowano z sąsiedniego Boulogne-sur-Mer policję CRS, szkoloną do rozpędzania nielegalnych manifestacji oraz brygadę antyterrorystyczną. Zadaniem funkcjonariuszy było zaprowadzenie porządku oraz zapewnienie, iż przy rozdawaniu imigrantom posiłków przez organizacje humanitarne nie dojdzie do burt. Także w nocy z piątku na sobotę miała miejsce bijatyka. 9 osób odniosło lekkie obrażenia. Według miejscowych władz w ostatnich dniach można mówić o wzrastającym napięciu wśród imigrantów. Miało to by być związane z decyzją sądu w Lille o wprowadzeniu kroków uniemożliwiających powstanie nowej dżungli. Obozu na dziko dla uchodźców ocenia się, że mimo tego w rejonie Calais przebywa od 400 do 600 imigrantów, którzy chcą za wszelką cenę przedostać się do Wielkiej Brytanii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tysiące antyglobalistów protestowały w Hamburgu przeciwko mającemu się odbyć 7 i 8 lipca szczytowi G20. Była to pierwsza z serii planowanych demonstracji przeciwko polityce handlowej i klimatycznej najbardziej uprzemysłowionych krajów świata. Po wiecu przed ratuszem w centrum Hamburga uczestnicy demonstracji przeszli przez miasto, mieli ze sobą transparenty z napisami Planeta Ziemia przede wszystkim, Stop dla węgla czy Walka z biedą. Policja szacuje liczbę demonstrantów na 8 tysięcy, choć według organizatorów było ich dwukrotnie więcej. Wcześniej zapowiadano udział kilkudziesięciu tysięcy osób. Obyło się bez incydentów. Do końca przyszłego tygodnia ma odbyć się 30 demonstracji. W dwudniowym szczycie G20 wezmą udział m.in. Donald Trump i Władimir Putin. Amerykańskie władze domagają się zainstalowania wykrywaczy ładunków wybuchowych na wszystkich lotniskach, z których startują samoloty do Stanów Zjednoczonych. Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA dał na spełnienie tego warunku 3 tygodnie. W ubiegłym tygodniu amerykański rząd zrezygnował z planu wprowadzenia zakazu wnoszenia laptopów na pokłady wszystkich samolotów lecących do Stanów Zjednoczonych. Zamiast tego zapowiedziano zastosowanie innych środków zmniejszających ryzyko ataku terrorystycznego. Departament Bezpieczeństwa Krajowego zażądał od wszystkich 280 portów lotniczych na świecie, z których odlatują samoloty do USA, posiadania wykrywaczy ładunków wybuchowych. Lotniska, które nie posiadają tych urządzeń, mają na ich zakup i zainstalowanie 21 dni. Koszt takiego urządzenia wynosi od 25 do 50 tysięcy dolarów. Decyzja amerykańskich władz nie powinna dotknąć lotnisk na naszym kontynencie, ponieważ Unia Europejska nakazała zainstalowanie wykrywaczy ładunków wybuchowych już w 2014 roku. Stany Zjednoczone poleciły także 180 krajowym międzynarodowym liniom lotniczym dokładniejsze sprawdzanie i weryfikowanie danych pasażerów oraz wprowadzenie monitoringu samolotów znajdujących się na lotniskach. Na realizację tych zaleceń przewoźnicy mają 4 miesiące. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dramatyczne doniesienia z Syrii. Co najmniej 19 osób zginęło, a 12 zostało rannych w wyniku eksplozji w Damaszku. Napastnik poruszający się samochodem wysadził się w powietrze na placu w centrum miasta. Żadna z grup nie przyznała się dotąd do zamachu. Wszystko działo się rano czasu lokalnego. Według informacji syryjskich państwowych mediów policja ścigała 3 samochody, w których mieli znajdować się
się potencjalni zamachowcy. Napastnicy chcieli dostać się do centrum Damaszku. Dwóch z nich udało się zatrzymać, ale trzeci dojechał do jednego z placów i tam się wysadził. Obudziły nas głośne eksplozje, bardzo głośne. Wszędzie widać było kawałki szyb z okien oraz szczątki budynków. Sklepy i samochody były spalone. Relacjonował jeden ze świadków eksplozji Anas. Syryjskie media twierdzą, że napastnicy chcieli zaatakować zatłoczone miejsca w Damaszku pierwszego dnia po świętach Eid al-Fitr, kiedy mnóstwo ludzi rano jechało do pracy. W Syrii od ponad 6 lat trwa wojna domowa, która kosztowała życie co najmniej 300 tysięcy osób. Sam Damaszek jest pod kontrolą prezydenta Bashara al-Assada i w mieście nie toczą się ciężkie walki. Równocześnie jednak syryjska stolica była w ostatnich latach obiektem częstych zamachów terrorystycznych przeprowadzanych zarówno przez syryjską opozycję, jak i fanatyków z tak zwanego państwa islamskiego. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Według ONZ od początku syryjskiej wojny domowej z kraju wyjechało co najmniej 5,5 miliona osób, a ponad 6 milionów uciekło z domów do innych miejsc w Syrii. Gwałty i molestowanie seksualne, do których miało dojść podczas festiwalu rockowego Browalla na południowym wschodzie Szwecji, przyczyną odwołania przyszłorocznej imprezy. Policja poinformowała, że podczas zakończonego wczoraj wieczorem 4-dniowego festiwalu odnotowano 4 zgłoszenia dotyczące gwałtu oraz 17 dotyczących napaści na tle seksualnym oraz molestowania. Wszystkie zgłoszenia pochodzą od kobiet, w tym od jednej 15-letniej dziewczynki, która miała paść ofiarą gwałtu w nocy z piątku na sobotę. Szwedzka policja zatrzymała i przesłuchała kilka osób podejrzanych. Po kilku godzinach na wniosek prokuratury wypuszczono je na wolność, ale policyjne dochodzenia wciąż trwają. Uczestnicy festiwalu decyzję organizatorów o odwołaniu przyszłorocznej imprezy przyjęli z żalem, ale również ze zrozumieniem. To strasznie smutne, jestem tu pierwszy raz i miałam nadzieję na więcej, powiedziała szwedzkiemu radiu publicznemu jedna z uczestniczek festiwalu. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Podsumowanie dnia. I wracamy do kraju. Strażacy zadecydowali o zdemontowaniu iglicy wieńczącej wieżę katedry w Gorzowie. Wczoraj wieczorem w wieży wybuchł pożar, który przez 20 godzin gasiło 20 zastępów Straży Pożarnej. Kapitan Dariusz Szymura, rzecznik prasowy Lubuskiej Straży Pożarnej, powiedział w TVP Info, że decyzja zapadła po dokonaniu oględzin. Żebyśmy mogli później przekazać te miejsce jako bezpieczne, żeby mogły inne służby wejść do środka, my będziemy musieli zdemontować iglicę na tej świątyni, jak również tak zwaną latarnię, czyli ten element, gdzie jest ten pojedynczy dzwon. Strażacy z grupy wysokościowej z Zielonej Góry, my byli u góry, ocenili sytuację, jak to wygląda. Będziemy potrzebowali ciężkiego sprzętu w postaci dźwigów 70-metrowych. Katedra została uratowana, powiedział biskup Tadeusz Lityński, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, podczas specjalnej mszy świętej odprawionej na Błoniach w Gorzowie Wielkopolskim w intencji strażaków, którzy brali udział w akcji gaszenia pożaru. W historię miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w historię życia mieszkańców zostały wpisane chwile i czasy, wydarzenia radosne, pełne dumy i chwały, także i te smutne, tragiczne. I takich w historii tego miasta było wiele. Katedra została uratowana. Nie zniszczył jej ani pierwsza, ani druga wojna światowa, ani jakakolwiek inna pożoga i nie zniszczył jej pożar. Proboszcz parafii katedralnej, ksiądz Zbigniew Kobus, dziękował wszystkim, którzy pomagali w ratowaniu świątyni. Wczoraj, od pierwszych minut ratowania katedry, jak i dzisiaj, tutaj, na tej modlitwie, chcę wyrazić moją wdzięczność, że kochacie katedrę gorzowską i w tej miłości jest nadzieja, że ją odbuduje. W czwartek w Gorzowie ma odbyć się nadzwyczajna sesja sejmiku. Omawiana będzie kwestia pomocy w odbudowie świątyni, zapowiedziała marszałek Elżbieta Polak. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby porozmawiać z fachowcami, w jaki sposób zabezpieczyć katedrę skutecznie, fachowo, profesjonalnie, jakie to są koszty i trzeba to zrobić po prostu jak najszybciej. Myślę, że wrócimy jeszcze na te rozmowy dzisiaj i samorząd województwa w tym zakresie udzieli pomocy. Są ze mną tu też dzisiaj radni wojewódzcy, którzy złożyli do zarządu taki wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Ta pomoc nie budzi żadnych wątpliwości, musimy być solidarni. Do pożaru katedry doszło wczoraj wieczorem podczas obchodów Dni Gorzowa. Miasto miało świętować jubileusz 760-lecia istnienia. Wszystkie wydarzenia odwołano. Działalność duszpasterska,
duszpasterska zostanie przeniesiona do innych kościołów w mieście. Uroczystą galą i koncertem Leszka Możdżera na Wawelu w Krakowie rozpoczęła się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na obrady przyjechały 3000 gości z całego świata. Podjętych zostanie około 200 decyzji dotyczących światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem sesji. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński wielokrotnie podkreślał, że to największe międzynarodowe wydarzenie organizowane w tym roku przez rząd. Ono się dobrze wpisuje w te wydarzenia, które już były organizowane przez rząd nasz w poprzednim roku, Światowe Dni Młodzieży oraz Szczyt NATO-owski. Podczas obrad delegaci między innymi zdecydują, które z 34 zgłoszonych miejsc znajdą się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Polskim kandydatem jest zabytkowa kopalnia ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach. To niezwykłe miejsce, podkreśla wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Zbigniew Pawlak. To również miejsce, w którym narodziła się rewolucja przemysłowa w tej części Europy. Obrady w Krakowie potrwają do 12 lipca. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To wydarzenie wielkiej wagi, podkreślał prezydent Andrzej Duda, witając gości. Dlaczego wyjątkowe? Dlatego, że komitet obraduje w Polsce na sesji po raz pierwszy. Dlatego, że komitet jest dla Polski niezwykle ważny. Zarówno Polska bardzo wiele UNESCO zawdzięcza. Wielka satysfakcja, że mogę dzisiaj Państwu, tutaj właśnie Komitetowi Światowego Dziedzictwa UNESCO powiedzieć dziękuję. Dziękuję za to, że UNESCO zaangażowało się w sprawę Krakowa i że także dzięki UNESCO Kraków dzisiaj jest tak piękny, jak jest. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Od jutra we wszystkich oddziałach ZUS będą dyżurować doradcy emerytalni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wchodzącego w życie 1 października tego roku obniżonego wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Specjalnie przeszkolone osoby mają pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej terminu przejścia na emeryturę, wyjaśnia rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. We wszystkich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie kraju pojawi się 595 doradców, których zadaniem jest pomóc naszym klientom, którzy zastanawiają się nad przejściem na emeryturę. W ostatnim kwartale tego roku takich osób jest około 331 tysięcy. W podjęciu decyzji nie podejmą decyzji za naszych klientów, doradcy, ale pomogą w podjęciu decyzji. Potencjalni emeryci będą mogli uzyskać od doradców pełną informację o tym, jakie są ich emerytalne perspektywy. Doradcy wskażą, jakie są najlepsze okresy, żeby o tą emeryturę wystąpić, ale też na kalkulatorze emerytalnym pomogą nam wyliczyć, co zyskamy, przedłużając naszą pracę. Jeżeli dana osoba jest zainteresowana przejściem na emeryturę w tym roku, to może sobie zostawić informację, jaka by była ta emerytura z tego roku, z emeryturą z roku przyszłego, za 2, 3, 4 czy 5 lat. W kalkulatorze emerytalnym nasz doradca, wpisując wynagrodzenie osiągane w kolejnych latach, przedstawi nam, jak nasza emerytura może się zwiększyć. Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że chodzi o to, by decyzja o przejściu na emeryturę była świadoma, byśmy wiedzieli, czego możemy się spodziewać. Pamiętajmy bowiem, że każdy miesiąc, każdy rok pracy podnosi nasze świadczenie. Dzisiaj bowiem emeryturę wylicza się w sposób bardzo prosty. Są to wszystkie składki, które zgromadziliśmy przez średnie dalsze trwanie życia na emeryturze, które ogłasza Główny Urząd Statystyczny. Jeżeli dłużej pracujemy, odkładamy więcej składek, a spada nam liczba średniego dalszego trwania życia, na pewno opłaca się, jeżeli stan zdrowia nam na to pozwala, przedłużyć aktywność zawodową i otrzymać wyższą emeryturę. Od maja w oddziałach zakładu w Zabrzu i w drugim oddziale ZUS w Warszawie prowadzony był pilotaż usług doradców emerytalnych. Skorzystało z niego ponad 6,5 tysiąca osób. Podsumowanie dnia. Ciąg dalszy. Tajna notatka byłego szefa ABW w sprawie Amber Gold do premiera Donalda Tuska. Generał Bondarek pisał o piramidzie finansowej. Do tajnej notatki byłego szefa ABW z 2012 roku dotarli dziennikarze tygodnika w sieci. Marcin Wiku, jeden właśnie z tych dziennikarzy, jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Tygodnik w sieci. Tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Pana kolega z redakcji Marek Pesa. To znaczy, że myślę, że kongres prawa co było w tej notatce? Swoim założeniu jednak bardziej wystąpienie na zewnątrz. To rzeczywiście jeden z najpilniej do tej pory rozszerzonych dokumentów w sprawie afery Amber Gold. Dokładnie zatytułowana jest informacja dotyczy działalności podmiotów w oparciu o mechanizm
piramidy finansowej. To stwierdzenie piramidy finansowej jest tutaj literalnie użyte przez generała Krzysztofa Bondaryka. Przypomnijmy, to jest pismo z 24 maja 2012 roku. A to oznacza, że po tej dacie już adresaci tej notatki nie mogą się wykręcać i mówić, że mają na temat przestępczego charakteru tego biznesu Ambergold taką wiedzę pobieżną, taką wiedzę potoczną, taką wiedzę jakby uliczną, czy też wiedzę z mediów. Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Jacek Michodzki, Jacek Rostowski, Sławomir Nowak i Andrzej Jakubiak są adresatami tej notatki. I tutaj to są dwie strony napisane przez generała Bondaryka, natomiast we wnioskach jest to, co najważniejsze, przede wszystkim to, że działalność Ambergold oparta jest na mechanizmie tak zwanej piramidy finansowej. To, że grupa OLTE Express służy grupie Ambergold do wyprowadzania środków finansowych uzyskiwanych od klientów i że działalność Ambergold może być prowadzona nie tylko z naruszeniem przepisów prawa bankowego, ale może być także ukierunkowana na dochodzenie finansowe. I co w mojej ocenie jest najważniejsze, tam w tych wnioskach jest także napisane, że potencjalnymi pokrzywdzonymi może być kilkadziesiąt tysięcy osób. I to jest ten sygnał, który dotarł do polityków Platformy, o którym mówiłem wcześniej. Ja uważam, że choćby samo stwierdzenie, że zagrożone jest kilkadziesiąt tysięcy osób, powinno spowodować swoisty szturm służb specjalnych i wszystkich instytucji na Ambergold i na Marcina B. Jak wiemy, tak się nie stało, przecież że najmniej, że to wie. No już w tytule tej notatki, jakbym powiedział, użyto sformułowania piramida finansowa, aby opisało, że skrytki bankowe, które wynajmowało Ambergold, nie były w stanie pomieścić takiej ilości złota, którą proponowali, deklarowali, którą mieli mieć. Tak, żeby mieli mieć. Tak naprawdę to stąd się wzięły te ruchy, aby pogromiała ocenioną absolutnie agancję. Agencja Bezpieczeństwa Zewnętrznego tym pismem zareagowała, kiedy już nie mogła się tak naprawdę odwrócić od afery Ambergold, dbając o swój interes. Bank PGŻ napisał takie pismo do ABW, że Marcin B. posiada 6 skrytek, ale korzysta tylko z jednej. No i fizycznie ta skrytka, czy nawet te 6 skrytek, nie jest możliwe, aby pomieściły tyle złota, ile podobno Ambergold powinno mieć. Chodziło o to, że bank się po prostu obawiał, że ludzie będą chcieli odzyskiwać od banku to złoto, więc zrzeszone Marcina B., że ono tam jest i że po prostu będą im wyrywali drzwi prawogami. Więc bank się tutaj jakby zaswoił, napisał do ABW po tej informacji Agencja Bezpieczeństwa Zewnętrznego już musiała zadziałać, ale to wcale nie oznacza, że jakoś tak ruszyła z kopyta w kierunku zamykania tej piramidy finansowej. Tak jak mówię, ponad dwa miesiące jeszcze trwało jeszcze dalej możliwość rzeczowi wyprowadzania pieniędzy na zewnątrz. Agencja jest nadana do zrozumienia, że pokrzywdzonych może być kilkadziesiąt tysięcy osób. Tak wreszcie się stało. A co było dalej? Co po tej notatce zdecydowano? Dalej to było pasmo jednego wielkiego nieszczęścia, którym jeszcze jeszcze Mateusza Morawskiego było agencją niebezpieczeństwa wewnętrznego. Co się ma jeszcze udać? Bo trzeba powiedzieć, że to jest taka finezja inspektora Kluzo, połączona z jakąś zbierane taką, będą pieniądze, gdzie takim sprytem aparatu zbierającego podatki będą rozłożone. Czy to była... On wykrywał, chociaż oczywiście nie zostawiamy się na tej wypowiedzi Mateusza Morawskiego. Tutaj się działo także na przykład w tym, że się dobrze. Metodami operacyjnymi, posłuchać poważne poszczególnie potrafili wykryć, że w Mielcu oddział Ambergold jest przy głównej ulicy Miasta po prawej stronie przy wylocie na Rzeszów. No to jest naprawdę niebywałe odkrycie. Rozumiem, te działania operacyjne trwały pewnie kilka dni, było zaangażowanych kilka osób, ale ja przypomnę, że funkcjonariusz Ambergold we wszystkich miastach Unii to jest bardzo wiarygodne, to znaczy każdy mógł trafić z takiego punktu. No i wykrywanie ich operacyjnie naprawdę jest jakimś kuriozum. Operacyjnie również wykrywano na przykład, że dwie osoby przygotowują takie punkcie Ambergold, zamiast zająć się podsłuchami Marcina B. na tej imię, kiedy było jasne, że to jest piramida finansowa, to takie ruchy podorowane były wykonywane, więc tutaj należałoby zapytać, czy to jest rzeczywiście tylko nieudolność, czy to są jakieś działania intencjonalne, wręcz sabotaż tego, że co się działo. Dlatego my też takie pytania o sabotaż i o działania intencjonalne stawiamy. A my to już usłyszeliśmy od na przykład byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka. Wszyscy wiedzieli, ale nikt nie robił. Wiarygodność, to jest takie pytanie, czy są wszyscy, którzy mają jakiegoś Mateusza.
Marek Belka wiedział. Rozumiem, on powiedział, wszyscy wiedzieliśmy. Michał Tusk powiedział, że dzwonił do premiera. Tak, tak. No to Michał Tusk powiedział, że myśmy sobie zabiczyli, że to jest lipa. Ale 19 tysięcy osób, które dało się odpukać, nie wiedziało. 19 tysięcy osób wiedziało, że jest jakiś pisze na ogromną skalę prowadzącą. Nie wyobrażalną skalę, która właściwie to wydawałoby się, że jak coś jest tak jasne, no to musi być prześwietlone z każdej strony. To były reklamy, to wszystko daje obraz
Czy jest szansa, że znajdą się te pieniądze, znajdzie się to złoto, srebro, platyna, na które przypadły nie wiadomo gdzie, to wszystko jest? Jeden wpis. PiS będzie rządził jeszcze długo, a może jeszcze tę kadencję, jeśli opozycja będzie tak słaba, tak bezprogramowa i tak bezpłciowa. To komentatorzy, którzy dzisiaj bardzo często ujawniali swoje zdanie. Pan przyłącza się do tej opinii? Ja przyłączam się do tego, że platformie pozostaje coraz mniej partii, to bez zabezpieczenia do pochodzenia nowego programu politycznego rzeczywiście platformie grozi, że wejdzie w taką jałową drogę, a droga jałowa nie doprowadzi. Treść tej notatki, której jutro będziemy mógł przeczytać. Komisja śledcza, tak, no, bo te dokumenty były przez długi czas znalezienia nowego programu, to po pierwsze, a po drugie do jednak podjęcia miarek neutralnych rozmów z mniejszymi ugrupowaniami, zwłaszcza z Nowoczesną, wskazania wyborcom, którzy są akademią polityczną do Prawa i Sprawiedliwości, że w ogóle jest możliwy szerszy front przeciwko PiS-owi. Po pierwsze, tego nowego programu politycznego i bez pokazania tej szerszej formuły organizacji, i nawet wyborcy, którzy są krytyczni wobec PiS-u, będą coraz bardziej sceptyczni, czy ta opozycja jest w stanie wygrać. Natomiast gdyby doszło do tej konsolidacji opozycji, do pokazania nowego programu politycznego, to tutaj moim zdaniem tego szansu możemy poznawać coraz więcej obozem Bardzo panu dziękujemy, Marcin Fikło, tygodnik w sieci. Kończymy publikacje na temat tej słynnej notatki. I kolejna sprawa, zmieniamy temat. No było tak, już prawie rok przed wyborami samorządowymi, dwa lata przed parlamentarnymi, Kongres Prawa i Sprawiedliwości, spotkanie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, tak mniej więcej jak po pierwszej połowie niezwykle ważnego meczu. I co do przerwy 0-1, wspomniałem tym samym taki słynny serial do młodzieży sprzed lat, kto wygrywa na razie, i oto zapytamy naszego kolejnego gościa, dr Marek Migalski, politolog, był eurodeputowany z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry, witam, dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. To kto wygrywa na razie? Ta retoryka, mówię, dzisiaj nie pokazała nic nowego. Tutaj, jeśli by miało dojść, jeśli byśmy dzisiaj, na podstawie dzisiejszego przekazu, mieli przyprowadzić to, co się wydarzy w tym to oczywiście stroną uciekającą jest PiS, a czy PiS może zwiększyć przewagę. Platforma jest ewidentnie partią goniącą i to ona musi w tej chwili czymś zaskoczyć, pokazać nowe elementy. Jeśli to zrobi, ma szansę wygonić. Jeśli tego nie zrobi, moim zdaniem rzeczywiście wybory dzisiaj wygra. Andrzej Janusz, politolog Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Platforma nie ma pomysłu, co dalej, oprócz odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Takie są głosy przeciwników opozycji. To nasz drugi temat. Cała Europa oddała hołd byłemu kanclerzowi zjednoczenia Niemiec, a niektórzy mówią zjednoczenia Europy. To dzisiejsza Europa zupełnie inaczej wyglądałaby, gdyby nie Helmut Kohl i gdyby nie jego hejsko. Pierwotne połączenia tylko państw niemieckich. Właśnie, czy to przy okazji udało się połączyć też Europę? Czy to był cel z góry założony, zamierzony? Jak pan uważa? Ta rada, że ma uderzyć w Prawo i Sprawiedliwości, jest pasowa tego wczorajszego wydarzenia dla Platformy Obywatelskiej. Natomiast zyskiem dla Prawa i Sprawiedliwości było to, że po pierwsze liderzy tej partii zaprezentowali to, co dotychczas zrobili, pochwalili się tymi reformami, które przez te kilkanaście ostatnich miesięcy wprowadzili w życie oraz zapowiedzieli kolejne reformy i kolejne prezenty dla wyborców. I to z kolei jest względem partiowym. Czy ktoś zada pytanie, a skąd te prezenty będą finansowane? Kto to da? Można było zobaczyć, że wicepremiera Morawieckiego była dosyć oczywista, że nie będzie to zaczynał karierę w bardzo trudnych czasach. Polityka tak, mimo że nie podwyższyliśmy do tej pory podatków, a mamy program 500+, bardzo powoli, kilka jeszcze innych programów. To chyba podtrzymuje. Wycofano się z tego para podatków, czyli abonamentu. Na razie widać, że jakby sukces, czy receptę na to, żeby dać pieniądze na kolejny prezent dla wyborców, to jest tą receptą jest usprawnianie państwa.
dopiero tam w latach 60., dokładnie w 66. roku, został premierem tego lasu. Przez całe życie uchodził właśnie za takiego trochę człowieka spoza, byśmy się powiedzieli, kluczowego wkładu, który uchodził za Dariusza. Mówił nawet jeżeli wicepremier Morawiecki mówi o takim kongresie, o moście przez Wisłę, o szybkich kolejach, no i tak dalej, i tym podobne. To jest też taki model poprawy państwa. Poza wielkich miast. No, także, ja bym oczekiwał jednak od wicepremiera rządu, który sprawuje wszystkie kariery prawie dwa lata zwykłego przewodniczącego partii czy młodzieżówki w swoim landzie, a to federalnego, i była to fascynująca kariera i również wiele szczeblu rozwoju po drodze. Widać było, jak ten polityk dojrzewa. Prawie, że z roku na rok. Polski kanclerz tak zwłaszcza w telewizji, ale również oczywiście w radio. Tak, no jest to oprócz tego, że był wielkim Europejczykiem, oprócz tego, że zjednoczył Niemcy, miał też wielkie zasługi i wpisał się też do historii polsko niemieckiej relacji. Społeczeństwa i narodu polskiego, które Gruzja ma się zrealizować pod kierownictwem całej sprawiedliwości. A ja z kolei, jako były praktyk polityczny, a jednocześnie komentator, oczekuję pani od polityków rozwiązywania konkretnych problemów. Można powiedzieć, że symboliczny gest, nie tylko... Jaki konkretny problem, panie doktorze, niech pan powie, jaki jest najważniejszy w tej chwili problem w Polsce, jeżeli chodzi o szybkie rozwiązanie. I ten szczupły, badania o wiele niższy Tadeusz Mazowiecki. To jest tak, kwestia służby zdrowia. To powtarza się także pewną, we wszystkich ankietach, we wszystkich badaniach, które socjologi i politologowie przeprowadzają. Drugą rzeczą to jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Na dalszy plan podeszły sprawy bezrobocia, czyli braku dostępności pracy, no bo rzeczywiście trend ogólny europejski jest oczywisty we wszystkich państwach. Bezrobocie jest rekordowo niskie i tutaj te dwie bolączki jak tutaj się przestały, może nie przestały, ale nigdy nie są pierwszoplanowymi dla większości Polaków. Była też poruszana sprawa, no nie tylko w mediach, ale w takich po prostu rozmowach wśród ludzi, nie wystąpienie pani premier Beaty Szydło na ten kongres. To był widoczny gest, czy widoczna, głośna nieobecność, tak bym powiedział, czy znaczy nieobecność w sensie wystąpienia, bo oczywiście pani premier była na sali. Była głosowa, no, tak. Tak, natomiast rzeczywiście no, to jest trochę taki przyczyczek w nos pani premier, przypomnieni przez prezesa Kaczyńskiego, że sprawuje swój urząd tylko i wyłącznie dlatego, że taki był kaprys, albo mówiąc bardziej poprawnie, decyzja prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Również przemówienie prezesa Kaczyńskiego pojawiła się taka kwestia pewnej konieczności koordynacji bliższej jeszcze ośrodka politycznego z ośrodkiem no, ekonomicznym, co raczej wskazywałoby znowu na pewne osłabienie pozycji pani premier. I mina pani premier wskazywała to, że ona zrozumiała to. Znaczy, że te komentarze, które się pojawiają, są oczywiście dla niej niekorzystne, ale ona jest na tyle inteligentna, że ona sama zrozumiała. Jak należy interpretować to, że nie dopuszczono jej do głosu w czasie wystąpień plenarnych. To zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję bardzo za rozmowę dr Marek Migalski, Uniwersytet Śląski. Powtórka programu. To Polskie Radio 24, zbliża się pierwsza. Także to wychował całe pokolenie polityków kadencji i to pokolenie dzisiaj właśnie... Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Ochrona i odbudowa miejsc ważnych dla światowego dziedzictwa w rejonach konfliktów to główny temat przemówień podczas otwarcia 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie. Wielokrotnie nawiązywano do Aleppo, ale też i do Warszawy. Prezydent Andrzej Duda i wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński podawali przykład warszawskiej Starówki, całkowicie zniszczonej podczas II wojny światowej, jako przykład walki o przetrwanie dziedzictwa kulturowego. To była ogólnopaństwowa, ogólnospołeczna akcja. Ja bym powiedział, że to była narodowa akcja. Odbudowa Warszawy i to się udało, to zostało zrealizowane. Zostało to uhonorowane pisaniem warszawskiego Starego Miasta na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1980 roku. Dyrektor generalny
generalna UNESCO Irina Bokowa podkreślała, że Polska daje innym krajom nadzieję. Polska wie, że wszędzie, gdzie kultura powstaje z popiołów, powstaje też z nią naród. I z tym przekonaniem musimy działać wspólnie. Przedstawiciele polskich władz podkreślali, że nasz kraj pragnie dzielić się swoimi doświadczeniami dokumentowania zniszczeń, odbudowy i konserwacji. Z Krakowa Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Reprezentacja polskich siatkarzy do lat 21 pokonała Kubę 3-0 w finale Mistrzostw Świata Juniorów w Brnie. Tym samym biało-czerwoni po raz trzeci w historii zdobyli trofeum w tej kategorii wiekowej. W 1997 roku złoto Mistrzostw Świata Juniorów wywalczył zespół prowadzony przez trenera Ireneusza Mazura. W składzie byli m.in. Dawid Murek, Piotr Gruszka, Paweł Zagumny i Sebastian Świderski, który chwali świeżo upieczonych mistrzów. Wydaje mi się, że to są chyba dominatorzy od kilku lat w swojej kategorii wiekowej. Wszystkie turnieje praktycznie wygrywają. Polska reprezentacja juniorów jest bardzo mocna, bardzo dobra. Finałowy mecz Mistrzostw Świata w Brnie był dla polskich juniorów już 48. spotkaniem z rzędu bez porażki. W ostatnich latach ta grupa zdobyła złoto Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata Kadetów, a następnie Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata Juniorów. 20 osób zginęło, a 12 zostało rannych w zamachu w stolicy Syrii. Napastnik poruszający się samochodem wysadził się w powietrze na placu w centrum miasta. Żadna z grup jak dotąd nie przyznała się do zamachu. O szczegółach Wojciech Cegielski. Wszystko działo się rano czasu lokalnego. Według informacji syryjskich państwowych mediów policja ścigała trzy samochody, w których mieli znajdować się potencjalni zamachowcy. Napastnicy chcieli dostać się do centrum Damaszku. Dwóch z nich udało się zatrzymać, ale trzeci dojechał do jednego z placów i tam się wysadził. Obudziły nas głośne eksplozje, bardzo głośne. Wszędzie widać było kawałki szyb z okien oraz szczątki budynków. Sklepy i samochody były spalone. Relacjonował jeden ze świadków eksplozji Anas. Syryjskie media twierdzą, że napastnicy chcieli zaatakować zatłoczone miejsce w Damaszku pierwszego dnia po świętach Eid al-Fitr, kiedy mnóstwo ludzi rano jechało do pracy. W Syrii od ponad 6 lat trwa wojna domowa, która kosztowała życie co najmniej 300 tysięcy osób. Sam Damaszek jest pod kontrolą prezydenta Bashara al-Assada i w mieście nie toczą się ciężkie walki. Równocześnie jednak syryjska stolica była w ostatnich latach obiektem częstych zamachów terrorystycznych przeprowadzanych zarówno przez syryjską opozycję, jak i fanatyków z tak zwanego państwa islamskiego. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. W Lisacy z Ulanowa na Podkarpaciu włączają się w obchody Roku Wisły. Wyruszyli wodną podróż do Gdańska. Wypłynęli tratwą mającą 70 metrów długości i około 5 szerokości. 10-osobowa załoga ma do pokonania najpierw Sanem, a potem Wisłą ponad 720 km. Przed Wlisakami trudne zadanie, ale jak powiedzieli radni Rzeszów, są gotowi na przygodę. Próba generalna się odbyła już, tratwa się nie rozleci. No nie, bo to robią najlepszy szpecy, jaki tylko ziemia nosi nasza. Ulanowska ziemia jest z czterech tafli zbudowana. Nie jest za szeroka, gdyż stan wody jest dość niski na Sanie, tym bardziej na Wiśle. Ona jest wąska, ale śmigła, także myślimy, że będziemy przesmykami się przebijać. Co takiego jest w tych rzekach, że was tak pociągają, że nie możecie wytrzymać, jak przychodzi lato, to zbijacie tą tratwę i płyniecie mimo wszystko, bez względu na pogodę. Przede wszystkim chęć kultywowania tych tradycji flisackich, które są w Ulanowie, ponieważ mamy ten cel, który próbujemy realizować od paru lat, czyli wpis na niematerialne dziedzictwo UNESCO i cały czas do tego dążymy i podczas flisu będziemy tworzyć dokumentację w postaci sesji zdjęciowych, które są nam potrzebne w tej całościowej dokumentacji. Pierwszy przystanek to Stalowa Wola. 20 lipca ulanowska tratwa ma dopłynąć do Włocławka. Tam poczeka na festiwal Wisły. Do portu przy Gdańskim Żurawiu planują dotrzeć 22 sierpnia. Czas na prognozę pogody. W nocy zagrożenie duże z większymi przejaśnieniami na Pomorzu, okresami rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura od 10 stopni na wybrzeżu zachodnim do 13 na południu i w centrum. Wiatr umiarkowany. Nad samym morzem dość silny, porywisty. Na zachodnim wybrzeżu wiejący siłą do 7 w skali Bofurta. Rozwijanie ostatni urok przed Niemcami podwiedzony. Że to Niemcy nie zamierzają w jakiś... Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po pierwszej.
Na Podlasiu w Sudraśu rozpoczęła się w sobotę nowa impreza kulturalna Podlasie Slowfest. Jej znakiem szczególnym jest możliwość kontemplacji sztuki w otoczeniu natury. Przez 2,5 miesiąca odbywać się będzie jedno lub dwa artystyczne wydarzenie dzienne, a pomiędzy wydarzeniami liczne spotkania, wycieczki i warsztaty. O tym rozmawia Joanna Słowińska ze swoim gościem. Powtórka programu. Roman Gutek to, jak wielu z Państwa wie, zwłaszcza kinomani wiedzą, szef wielu festiwali filmowych, m.in. Nowe Horyzonty, American Film Festival, dyrektor kina Nowe Horyzonty, człowiek, który 30 lat temu mniej więcej stworzył Warszawski Festiwal Filmowy, ale dziś porozmawiamy o nowym pomyśle naszego gościa. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym właściwie trochę chyba zaskoczyłeś ludzi, którzy przyglądają się Twojej działalności od lat, a ta działalność to przecież było zakładanie i dyskusyjnych klubów filmowych i później te wielkie, ogromne festiwale, podczas których w programie było na przykład 400 filmów i właściwie na tych imprezach można było zaobserwować kinomanów biegających z seansu na seans. To było kino ambitne, wymagające namysłu. No i nie zawsze na ten namysł czas. I teraz zaproponowałeś festiwal i to będzie powolny festiwal, bardzo powolny. Żyjemy w czasach nadmiaru, nadmiaru propozycji przeróżnych. No mamy mnóstwo festiwali przeróżnych. Te festiwale są najczęściej intensywne, bardzo właśnie, jak wspomniałaś, że oglądamy po 5 filmów dziennie, słuchamy wielu koncertów, krótko śpimy. Ten czas nam się bardzo wydłuża, ale myślę, że no, często to jest tylko zaliczanie i takie konsumowanie. I no, troszkę przeczę sam sobie.